Witam wszystkich serdecznie. To, co widzicie, to tutaj ta wielka mrówka. To jest królowa Camponotus herculeanus. Jest to jeden z największych gatunków w Europie. Ma blisko 1,7 cm długości. Dla porównania obok położyłam zapałkę. Filmik dzisiaj wykonuję akurat z tej okazji, że mrówki te, których jest jedna królowa, 11 sztuk robotnic i trochę potomstwa, jak widać z tyłu w postaci larw. Mrówki te wstawiam dzisiaj do lodówki na zimowanie, ponieważ już od 4 miesięcy nic się tutaj nie dzieje. Dlatego też, jak już wyjęłam te mrówki z formikarium, chciałabym Wam pokazać różnicę w wielkości tej jednej wielkiej mrówki w stosunku do innych mrówek. Jak widzicie, ta królowa jest dość spora, probówka jest trochę brudna, no, ale myślę, że wszystko widać. Dobrze, to zapałkę zabieram. Na pierwszy ogień idzie porównanie do królowej formika. Przypuszczalnie jest to formika cunicularia. Jest to młoda królowa, która jeszcze nie przeszła rójki. Tak, ją złapałam kiedyś, po prostu wyciągnęłam, żeby zrobić jej parę zdjęć. Do tej pory tego w sumie nie zrobiłam, ma jeszcze jedno skrzydełko. No tak, ona ma gdzieś około 1 cm z kawałkiem. Następnie idą robotnice Nantic, Formica Ruffi Barbis. No co widzicie, to jest właśnie Formica Ruffi Barbis, tutaj obok. Nawet robotnice się dość już mocno różnią, też są robotnice Camponotus herculeanus, też są Nantic. Następnie może królowa Lasius Niger, która się dość mocno zabunkrowała. O, bateria mi się kończy niedobrze. Królowa Lasius Niger osiąga do około 1 cm długości. Podobnie inne królowe Lasius, poza może Chtuno Lasius. O. Jeżeli będzie widać, to zobaczycie jeszcze królową Tetramorium Cespitum. Coś widać, ale może niekoniecznie dobrze. I na sam koniec najmniejsze mrówki, moje przynajmniej najmniejsze mrówki, robotnice gatunku Temnothorax, przypuszczalnie Crassispinus. Camponotus akurat mieszkają z tymi ostatnimi mróweczkami tutaj najmniejszymi. Widać dość dużą różnicę w wielkości. Camponotus chowa... Crassispinus chowają się w swoim gnieździe. Niestety z jakichś względów królowa tej kolonii, tych małych żółtych mróweczek, opuściła gniazdo i została i zawlokła się do probówki, dość dużej probówki Camponotusów, gdzie została zaatakowana i niestety zabita. Także kolonię mam Temnothoraxów bez królowej. Dalej się rozwija jakiś tam swój sposób powolny. Nawet do nich w sumie tak często nie zaglądam, także nie wiem, co tam się dzieje konkretnie. O. No to w sumie na tyle. Mam nadzieję, że coś z tego zobaczyliście. Tak naprawdę chciałam jeszcze porównać do Leptothoraxa acervorum. O, tak to się chyba wymawia. Leptothoraxa acervorum. No ale raz są w swoim gniazdku i nie jest zbyt bardzo jest je tutaj jak wepchnąć. Jak widzicie, jest mało miejsca. Także myślę, że to w sumie na tyle. Tak dla ciekawości, kto chciał, to zobaczył. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.